Siemanko, z tej strony Nexem i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA World na moim kanale. No a dzisiaj będzie sobie budowanie składu z Premier League. Tak jest, jak widzicie, nazwa składu to jest Premier League, w nazwie odcinka jest Premier League. No a to będzie Premier League, tak jest, tego się nikt nie spodziewał, no ale dobra. Dzięki uprzejmości Krystiana Kuchnio, kolegi z Facebooka, który mi zapożyczył po prostu troszkę końców na budowanie tego składu, bodajże 15 tysięcy, umożliwił mi on szybkie zbudowanie składu z Premier League, aby mógł wam pokazać go, jak się nie gra i jaka jest główna tak jakby mechanika działania FIFA World. No dobra, w każdym razie przejdźmy sobie do bramkarza, ponieważ tutaj na bramce znajduje się Anders Lindegaard, tak jest, ten właśnie zawodnik, zakupiłem go za 1000 monet. No i Anders Lindegaard broni mi naprawdę w miarę okej. Ma 3 gwiazdki słabszy, no boże, co ja czytam? Co ja czytam o bramkarza? Naprawdę, Nexium, zastanów się nad swoim życiem czasami. Ma 1,93 ma 1,90 wzrostu, więc naprawdę tutaj to jest naprawdę bardzo pomocne. Rozegrał 5 spotkań i dosyć często kończyły się te spotkania z czystym kątem na moim koncie, jeżeli tak to mogę powiedzieć. No i muszę przyznać, że naprawdę Lindegaard broni całkiem przyjemnie. 1,90 wzrostu naprawdę tutaj czyni z niego bardzo dobrego zawodnika. Dobra, przejdźmy sobie do prawego obrońcy, a na prawej obronie mamy całkiem drogiego Richardsa. Spytaliście się, dlaczego on jest taki drogi? No to wszystko dlatego, że ma pace'a. Tak jest, w FIFA World co się liczy, liczy się pace, czyli tak jak to miało miejsce w FIFA 13. Kupiony za 6081 tempa, 72 dribblingu, 69 podań i 88 główek i 81 obrony, 1,80 wzrostu, czyli ten zawodnik naprawdę będzie mógł coś porobić, jeżeli będziemy lecieli z jakąś kontrą, a ja dosyć często gram z kontry. U mnie rozegrał kilka spotkań, na pewno nie 128, to już ktoś nim wcześniej grał. Rozegrał u mnie parę spotkań, zdobył jedną bramkę, 3 żółte kartki, z czego jedną czerwoną. No więc trochę agresywnie sobie też tutaj Richardsem pograłem. No ale dobra, przejdźmy sobie do lewej strony. Na lewej stronie również mamy bardzo szybkiego lewego obrońcę, mianowicie jest to Kieran Gibbs, tak jest. Zawodnik Arsenalu, 84 tempa, kupiony za 3000. No i jego statystyki widzicie tutaj na ekranie. To jest zawodnik, który mi się grało naprawdę całkiem przyjemnie. Rozegrał u mnie 5 spotkań, nie popisał się żadną bramką, no ale u niego to nie jest jakoś zbytnio ważne. No ale naprawdę gra mi się nim całkiem przyjemnie. Ładnie mi wysuwa każdą kontrę, jeżeli lecimy sobie z lewej strony. No i wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem solidnym lewym obrońcą, więc ja go w każdym razie wam polecam, jeżeli zaczynacie budować skład FIFA World i budujecie Bundesligę albo Anglię, to ja wam właśnie polecam Gibbsa. Dobra, przejdźmy sobie teraz do środka obrony, a na środku obrony mamy dwóch zawodników, ale przejdźmy sobie najpierw do Kolociniego. Zawodnik może nie jest jakoś morderczo szybki, ale kupiłem go na samym początku, jak jeszcze tylko budowałem skład. Zawodnik, który ma aż 4 gwiazdki słabszej nogi, więc naprawdę tutaj, jeżeli miała jakiekolwiek uderzenie z dystansu, podanie, dośrodkowanie górne, to naprawdę ten zawodnik może się nim popisać. Ma 80 główek, 80 obrony, 70 podań i 1,85 wzrostu, no więc naprawdę tutaj się może popisywać wieloma główkami i dobrymi zagraniami. No i zakupiłem go za 2000 monet. Okej, okay. Ostatnim środkowym obrońcą, jak już widzieliście, był Sako, właśnie ten zawodnik. Przejdźmy sobie do jego statystyk, informacje tutaj. Okej, okay, zakupiony również za 2000, rozegrał u mnie aż 10 spotkań, to był chyba pierwszy albo drugi zawodnik, nie wiem kogo pierwszego kupiłem, czy to był Lindegaard, czy Sako. Wydaje mi się, że to był Sako, że Sako był moim pierwszym zawodnikiem, jakiego zakupiłem. I rozegrał u mnie aż 10 spotkań. No i jego statystyki to, jak widzicie, 70 tempa, czyli jest w miarę szybszy, szybszy jest tylko o 3 punkty od Kolociniego, no ale tak jak wiadomo, obrońca z 69 pace'a, no wygląda zdecydowanie gorzej niż obrońca z 70 pace'a, tutaj tak naprawdę no to różnica jest żadna, tak? No ale cóż, takimi prawami rządzi się FIFA. 79 obrony, 81 główek, czyli jak widać tutaj jego statystyki defensywne są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Dobra, przejdźmy sobie do środkowego pomocnika defensywnego, a tutaj znajduje się zawodnik, którego bardzo lubię. Lubię nim grać zarówno w FIFA 13, jak i w 14 i jest to Tiote z Newcastle United. Ten Iworyjczyk, tak jest, czyli reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej, ma naprawdę fajne statystyki, gra mi się również przyjemnie. Kupiony za 2000, rozegrał u mnie 7 spotkań. No i 74 dribblingu, 74 tempa, 71 podań, 81 obrony, no i 72 główy, jeżeli chodzi o główki, to również tutaj może coś u nas zawalczyć. Dobra, przejdźmy sobie do lewej pomocy, a na lewej pomocy jest zawodnik, którego polecałem w 14 z całego serca, czyli Jervis. Jak nie miałem jak zbudować składu, to wtedy miałem na lewej pomocy Jervisa i prezentował się fenomenalnie. No po prostu ja tego zawodnika wam polecam w każdym po prostu calu. Ma aż 5 gwiazdek słabszej nogi i nie wiem, dlaczego ma tutaj 2 gwiazdki sztuczek, mi się wydaje, że on ma 3 gwiazdki sztuczek, nie wiem, czy to się coś zbagowało, czy nie, bo pamiętam, że w FIFA 14 na PC, no to robiłem im na lajcie ruletkę.
No a tutaj nie wiem, o co chodzi. W każdym razie kupione za 2000 monet i polecam wam naprawdę bardzo Relisa, bo jak powiedziałem, FIFA World się liczy pace, a ma aż on jego 87, 75 podań, czyli świetnie, będzie również dośrodkowy, od dribbling ma również bardzo dobry, no a strzały są po prostu przyzwoite, no ale okej, dobra. Przejdźmy sobie do prawej pomocy, tam jest zawodnik, którego już widzieliście, jeżeli macie Facebook, albo po prostu jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, czyli Moses, czyli zawodnik Chelsea, wypożyczony do Liverpoolu, kupiony za 1500 monet, 4 gwiazdki w czwartej nogi, w końcu 3 gwiazdki sztuczek, 84 pace'a, 83 dribblingu, 69 główeczek, czyli tutaj magiczna liczba. No i 1,80 m wzrostu, no i zawodnik, który również się prezentuje całkiem solidnie, jeżeli chodzi o grę na tej prawej pomocy. Ładnie to środkowo jest, zdobył dwie bramki. No i dobra, teraz sobie przejdźmy do tej stricte ofensywnej części boiska, czyli na SPO jest Sesenion, zawodnik, który również bardzo ładnie mógł i uderzyć z główki, i strzelić po prostu sobie z dystansu. Zdobył u mnie dwie bramki, jedną żółtą kartkę. Szkoda naprawdę, że nie pokazuje asyst niestety, bo asyst Sesenion ma naprawdę bardzo dużo. Wiele razy dogrywał na głowę Bonego czy tam Remiego, który później zaraz jeszcze zobaczycie. Shit, zaspoilerowałem rozkład. Dobra, nevermind. 3 gwiazdki słabszej nogi, 3 gwiazdki czuczek kupione za 2000. Dobra, przejdźmy sobie teraz do napastników. Tutaj, jak już zaspoilerowałem wam niestety, umiejętnie jest Remi jeszcze przed upgrade'em niestety, ale jak budowałem skład, to jeszcze nie było tych upgrade'ów. No i okej, mamy 3 gwiazdki słabszej nogi, 3 gwiazdki sztuczek kupione za 3800. No i 91 pace'a, tak? To chyba wystarczy, żeby po prostu tego zawodnika kupić FIFA World, bo tutaj się liczy tych jak najbardziej pace. No i po lewej stronie jest Bony, który o dziwo nie jest taki szybki, ale u mnie grał naprawdę bardzo, ale to bardzo solidnie. Rozegrał 7 spotkań i zdobył aż 8 bramek, czyli jak widać tutaj naprawdę bardzo ładnie się popisywał swoim snajperskim instynktem. Natomiast Remi, 2 rozegrane spotkania, no i 4 rozegrane bramki. Dobra, teraz ja was zapraszam na parę akcji w wykonaniu tego składu, mam nadzieję, że się wam podobał ten skład. Jak widzicie, jest naprawdę bardzo fajny, bardzo tani, tutaj mamy wszystkich błyszczących zawodników oprócz Jervisa, ale Jervis, tak jak mówiłem, w moim mniemaniu jest naprawdę bardzo dobrą bestią. Dobra, to ja was zapraszam na parę akcji w wykonaniu tego składu, no i na razie, cześć! Yeah, I'm a new man, baby. Your other man probably should follow my blueprint, baby. Strap on your seat and get ready to go. You know how it feel to be 43 million feet up in the sky full of diamonds. I'm only beginning and I get the feeling I'll be higher before the night is. I got a few Miami Vices, I don't ever look at the prices. My Super Bowl tickets are priceless. You know who the king of the night is. Beautiful music for you to go lower. You and your girl both work this pole, I think. Flying high, you know how I feel. Ooh. It's a new day, you know how I feel. Ooh. Sun in the sky, you know how I feel. Ooh. It's a new day, you know how I feel. When I throw up my fist on somebody and bigger than life, 50 bottles of Luminous, 24K, pop my dollars, we good for the night. Cameras flicking, I see me and fixing, I'm fixing my collar, my natural high. She can get it, my whole clique is with it, no question, we all on this champion vibe. This how I ride, my passenger fly, we take off in London, end up in Dubai. This is a marriage and music my ride, my life is so lavish, you don't recognize. So let's toast to a new day approaching, 80 million is the roller coaster. Want the recipe to this compulsion, I got that melody soaring like vultures. Who told y'all the party's over? Well, it ain't over till I told ya I feel my cup.